Halo, Andrzej Słonawski, nowy ekran. Witam panie Zbigniewie. Wczoraj umówiliśmy się na spotkanie w dniu dzisiejszym. Nie zastaliśmy pana pod prokuraturą. Co się stało? Tak, prokurator generalny Andrzej Seremet dotrzymał danego mi słowa i niedługo po naszym spotkaniu przed godziną 16 w dniu wczorajszym doszło do zapowiedzianego mi wcześniej spotkania z panem prokuratorem Krzysztofem Domagałą, który wręczył mi pismo informujące mnie o tym. Pismo z datą dnia 15 czerwca bieżącego roku, w którym prokurator Krzysztof Domagała poinformował mnie, że po ponownej analizie akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy o sygnaturze paka 451 łamane przez 06 i po zapoznaniu się po raz kolejny z moją argumentacją sam prokurator generalny pan Andrzej Seremet podjął decyzję o wniesieniu w trybie artykułu 521 Kodeksu Postępowania Karnego kasacji na moją korzyść od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z 18 grudnia skazującego mnie za łącznie 18 przestępstw. Kasacja dotyczyć będzie dwóch czynów, albowiem 16 zostało wcześniej wznowionych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Poinformował mnie ponadto pismem z dnia 15 czerwca prokurator Krzysztof Domagała i to już inicjatywa zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora Roberta Hernanda, że on podjął decyzję o skierowaniu do prokuratora apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, którym wskaże ujawnione przez prokuraturę generalną nieprawidłowości w czasie prowadzonego w sprawie przeciwko mnie postępowania przygotowawczego przez prokuraturę rejonową Kraków Śródmieście Wschód. Stąd są to dla mnie rzeczywiście bardzo dobre wiadomości. Szkoda, że musiałem na nich czekać 17 dni na świeżym powietrzu, jak pan wie, przez 17 dni prowadziłem pikietę przed biurem prokuratora generalnego, ale powiem krótko, opłaciło się. Czyli wniosek z tego jest prosty. Procedura kasacyjna jest rozpoczęta i cóż, no jeszcze mam tylko takie pytanie. Tam wchodziła w grę pewna sprawa przekroczenia uprawnień przez sędziego, który kierował pana na badania psychiatryczne. Czy tą sprawę również będziecie podnosili w formie, nie wiem, skargi na sędziego, zażalenia na jego postanowienie? Jak ten wątek próbujecie rozwiązać? Badania psychiatryczne dotyczą drugiego z wspomnianych przeze mnie wątków, to znaczy 16 zarzutów, co do których 16 zarzutów przedstawionych mi wyrokiem z grudnia 2007 roku. I w przypadku tych 16 zarzutów sprawa została wznowiona wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 15 września minionego roku. Sprawa została przywrócona do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy i mimo, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie wznowił ją na moją korzyść, rozpoznająca ją po wznowieniu na moją korzyść sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy wydała postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. To jest sytuacja wręcz groteskowa, dlatego że nie skazano za czyny popełnione w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku. W dodatku, jak pana informowałem, za czyny popełnione nie przeze mnie, co potwierdzili operatorzy internetowi Wirtualna Polska i Interia.pl w dokumentach złożonych do sprawy przeciwko mnie. Wracając do wątku badań psychiatrycznych, okazuje się zatem, że sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój oczekuje, chce, by biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Krakowie orzekli na podstawie wyników moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w 2011 roku, czy ja byłem poczytalny 6, 7 i 8 lat temu. Zatem wtedy, gdy popełniano czyny, za które pomyłkowo skazał mnie kolega sędzi Beaty Stój, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma. Ja myślę, że w tej chwili po tym, gdy prokurator generalny wniesie kasację co do dwóch czynów, a podstawą wniesienia kasacji będą nieprawidłowości, jakie popełniła prokuratura rejonowa Kraków Śródmieście Wschód w prowadzonym przeciwko mnie postępowaniu, zatem wskazując mnie, nie wykrywszy rzeczywistego sprawcy czynów, za które ja zostałem skazany i nie zebrawszy dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą tych czynów, myślę, że w tej chwili sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy pani Beata Stój zreflektuje się i wyda, są potem możliwości prawne przewidziane przepisami określonymi kodeksu postępowania karnego.
Sąd może oczywiście własne postanowienie uchylić. Natomiast czy nie widzi pan zagrożenia, jako że w tej chwili coraz częściej i praktycznie bez przerwy sądy sięgają do tak zwanych psychuszek w tych sprawach, gdzie naprawdę ich rozstrzygnięcia były wątpliwe. I tutaj to postanowienie przecież będzie na panu ciążyło. Nie obawia się pan tego, że w końcu sąd może wydać nawet postanowienie o doprowadzeniu pana siłą na tego typu badania? Panie redaktorze, jeszcze do wczoraj obawiałem się. W tej chwili, będąc w posiadaniu tak wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który wznowił sprawę co do 16 zarzutów na moją korzyść i będąc w posiadaniu pisma potwierdzającego, że prokurator generalny wniesie kasację na moją korzyść co do pozostałych dwóch zarzutów, moje obawy jakby są coraz mniejsze, co nie znaczy, że zupełnie je nie wyeliminowałem. Ja myślę, że sprawa jest szerszej natury i sądzę, że organizacje, stowarzyszenia, których działalność skupiona jest wokół walki o przestrzeganie prawa w Polsce, powinny wystąpić z petycją do najpierw ministra sprawiedliwości, do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, by ci zaczęli w jakiś sposób sprawować nadzór nad samowolą sędziów, którzy, jak to było w moim przypadku, wydają postanowienie, jak uczyniła w moim przypadku sędzia Beata Stój, o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, ale nie wydając do tego postanowienia uzasadnienia. Zatem jest to samowola sędzi, która dla mnie w oczywisty sposób doprowadzić chciała do przewłoki w postępowaniu prowadzonym po wznowieniu wyroku na moją korzyść. Ja w takim razie serdecznie panu dziękuję za tą krótką, aczkolwiek bardzo konkretną informację, życząc powodzenia w dalszym mozolnym zmaganiu się z systemem niesprawiedliwości. Przyrzekam, że będziemy w stałym kontakcie i życzę po prostu powodzenia. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie.